Daliśmy słowo obietnicy, dotrzymujemy trzecia odsłona naszej dyskusji wokół gorących pytań telewizji w polsce.pl. Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni Witam serdecznie. Panowie. Drodzy Państwo, kto będzie liderem koalicji rządowej, kto będzie liderem opozycji po wyborach, pytamy o stawkę główną tych wyborów w tej elekcji 13 października. No i myślę, że jednym z tematów, już, o których trochę wspomnieliśmy w pierwszej części, była kandydatura Janusza Wojciechowskiego, która ze małymi, nie małymi o tym za chwilę oporami przeszła w Parlamencie Europejskim i prawdopodobnie Pan Wojciechowski komisarzem zostanie. Zobaczmy wypowiedź Grzegorza schetyny lidera platformy o tej sprawie. Dzisiaj definitywnie zakończy swoją karierę jako przyszły komisarz europejski. Janusz Wojciechowski tym razem przez większość swojego wystąpienia mówił po polsku. Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Kandydat polski zapowiadał także obronę europejskich producentów przed biurokracją i tańszą, ale gorszą jakościowo żywnością z importu. Przekonywał, że w Unii jest miejsce zarówno na duże, jak i małe gospodarstwa. Wskazywał, że Bruksela musi promować nowe technologie, tak by zachęcić młodych ludzi do pozostawania na wsi. Europosłowie uznali wystąpienie za bardziej konkretne niż poprzednie dwukrotnie nagradzali Wojciechowskiego? No właśnie, Janusz Wojciechowski wydaje się, zostanie komisarzem do spraw rolnictwa. I teraz pytanie, czy jako już komisarz Wojciechowski, a nie tylko przewodniczący poseł, Europoseł, ma obowiązek mieć biało-czerwoną flagę w klapie marynarki, nie tylko oczywiście symbolicznie, ale również mentalnie w trakcie pracy, czy jest komisarzem dzisiaj unijnym i polskie interesy oczywiście również, ale na równi z francuskimi, niemieckimi, czy jazdańskim. Ja Tutaj oczywiście pan komisarz Wojciechowski, pan Marszałek Wojciechowski, będąc komisarzem, będzie komisarzem całej Unii, ale mam nadzieję, że cały czas te interesy polskie będzie miał w głowie i w sercu, więc wie, co ma robić. Ze strony polskiego stronictwa ludowego, jak wcześniej wspomniałem, a też jestem prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej z naszej strony ma poparcie. Dodam, że na szczeblu Europejskiej Rady Młodych Rolników, które jesteśmy członkami, również jako Związek Młodzieży Wiejskiej zabiegaliśmy o to, aby nasi młodzi koledzy z innych krajów przedstawili te. Aspekty merytoryczne kandydatury pana komisarza daj boże Wojciechowskiego i trzeba przyznać że on to doświadczenie mało z gospodarstwa rolnego się wywodzi zajmował się kontrolami ostatnio A co w zakresie ma za szeroki Mówiąc tak trochę wprost kolokwialnie W tej sprawie sporo kluczowa sprawa łącząca nas wszystkich to jest ten poziom 1000 200 zł, jeśli chodzi o dopłaty po przeliczeniu na nasze, bo ta kwestia wyrównania dopłat jest dosyć taka problematyczna, bo jeśli dziś popatrzymy na środki z dwóch filarów wspólnej polityki rolnej, to rolnicy, którzy w Polsce prowadzą aktywną działalność, mają już tą stawkę na średnim poziomie, ale jeszcze do tych największych, najbogatszych krajów brakuje, więc jest wiele do zrobienia. Podobnie zresztą, jak tych spraw dotyczących zagadnień międzynarodowych jest dużo. Ostatnio dosyć głośno na początku tygodnia temat tych ceł zaporowych przez Stany Zjednoczone nałożonych na europejską żywność i te relacje międzynarodowe ze Stanami, ale również z krajami grupy Mercosur będą ważne, bo to są tematy istotne dla producentów rolnych w naszym kraju, ale też sprawy dotyczące polityki wodnej, klimatycznej i myślę, że pan komisarz Wojciechowski pełniąc swoją funkcję Dużo większych przeciwników będzie miał w gronie organizacji ekologicznych, które nie patrzą na interes rolnika, konsumenta i gospodarczy Unii Europejskiej, a na względy klimatyczne, które nieraz są zbyt wybujały, jak możemy to często zauważyć, zależne od różnych politycznych względów, a nie interesów narodowych. Panie pośle, wyzwań wyzwań sporo, które główne z Pana perspektywy dla komisarza Wojciechowskiego, jeśli oczywiście oficjalnie zostanie potwierdzony. No cóż, to dobra kandydatura i to będzie bardzo dobry komisarz dbający o wspólną politykę rolną, bo wspólna polityka rolna jest tylko z nazwy wspólną polityką rolną. Z tym zawsze były problemy, począwszy od polityki pustego krzesła, konflikt, jeżeli chodzi o relacje Francuzów i Anglików. Natomiast bez wątpienia właśnie z umiejętne zbalansowanie tej wspólnej polityki rolnej, tak aby każdy z państw członkowskich był traktowany na równo. A z innymi państwami, zwłaszcza starej jeszcze Unii Europejskiej, czyli, czyli wspólnot europejskich. I to jest bez wątpienia pierwsze ważne wyzwanie, bo jeżeli on to podejmie, a ja wierzę, że podejmie i to z sukcesem, to wówczas i dopłaty dla polskich rolników będą wreszcie pełne, tak jak to powinno być. A nie, nie będzie to traktowane lat. jako załatwienie polskich spraw rękami unijnego, teoretycznie niezależnego komisarza. Nie, Panie Radny, dlatego że powtórzę raz jeszcze po tym ostatnim największym poszerzeniu Unii Europejskiej. Polski, a, rolnicy nie tylko z Polski, ale i z Czech, Słowacji, Węgiel i tak dalej, i tak dalej, byli na takiej pozycji trochę straconej straconej, o wiele gorzej traktowani w ramach zielenia środków budżetowych na rolnictwo. I Janusz Wojciechowski ma tą szansę, to jest przełom, moim zdaniem, będzie przełom w, tej, w tych relacjach, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, że doprowadzi do właśnie takiego zrównoważenia interesów rolniczych zarówno Francji, Niemiec, krajów Beneluxu, ale również Estonii, Łotwy, Polski. A dlaczego, panowie, tak długo to trwa, to doszusowywanie pokazuje, jakim poziomie jest biurokracja, europejska. ale też i lobby polityczne. No nie, nie łudźmy się. Niemcy zabiegają o to, aby być w dalszym ciągu tym, który, który będzie rozdawał karty we wszystkich obszarach, nie tylko we wspólnej polityce rolnej, ale również jeśli chodzi o przemysł i tak dalej, pracowników delegowanych. I to się powoli kończy. Unia Europejska ma szansę stać się Unią opartą o solidaryzm między państwami i my też o to walczymy. Natomiast niestety no to tej solidarności przez lata nie było, a jej ewidentnym przykładem jest Nord Stream 2. Jako taka antysolidarność europejska. Więc myślę, że to jest Janusz Wojciechowski jako rolnik, tu już pan był przynajmniej wspomnieć, pan przewodniczący, o tym, że to jest rolnik znający się na, 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 na swoim że tak powiem, fachu, więc myślę, że będzie dobrze interesy. interesy Rolnictwa europejskiego, również w relacjach transatlantyckich, również w tych relacjach globalnych, ale też myślę, co jest normalne i zrozumiałe, będzie też dbało o polskie rolnictwo. A ten argument, ja. panie pośle, prezesa Kośniaka-Kamysza, że jak trzeba, to komunistyczna przeszłość w ZSL-u wam przeszkadza, jak trzeba, to nie przeszkadza, że żonglujecie trochę tym argumentem. No idąc, że tak powiem, w te, że powiem w wytykania, to bym mógł powiedzieć tak. no, Rodowód ZSL u jednak widzę ciąży mentalnie niektórym liderom w PZL-u. Ja, ja bym tutaj, pani pośle, się do tego odniósł akurat i w przypadku kolegi prezesa Władysława kosiniaka -Kamysza, ale nawet też moim. Te argumenty dotyczące ZSL u są o tyle nietrafione, bo obydwaj, ja urodziłem się w roku 90, kolega prezes pełnoletni. Ale, 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 ale jedną rzecz chciałbym nawiązać, a mianowicie do, do takiej, że... My, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nie wstydzimy się naszych korzeni zsl że żeby była jasność, bo ZSL chociażby walczył o emerytury rolnicze. To był pierwszy program społeczny, socjalny wprowadzony na wsi właśnie dzięki ZSL-owi. I dzięki ZSL-owi, między innymi, utrzymaliśmy indywidualne gospodarstwa rolne, czego nie udało się zrobić w krajach innych naszego bloku. Ale wracając do wyboru komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, pana Wojciechowskiego, no tutaj nam się wkradła do polskiej debaty publicznej taka dezinformacja związana z postacią Jarosława Kajnowskiego. Pan poseł też to wspomniał, bo wiemy doskonale, że dwa tygodnie przed tym pierwszym przesłuchaniem odbyło się spotkanie z posłami Grupy Europejskiej Partii Ludowej, do której Polskie Stronnictwo Ludowe należy. Posłowie Platformy może i mieli wątpliwości, posłowie PSL-u, którzy doskonale się znają, bo przecież pan komisarz Wojciechowski z Jarosławem Kalinowskim praktycznie od wejścia Polski do Unii jest europosłem i pytanie dotyczące powiązania dopłat i środków unijnych z tą regułą praworządności był umawiany, był ustalony wcześniej, za co zresztą pan Wojciechowski dziękował. Podobnie zresztą kandydaturę pana Wojciechowskiego wspiera w kuluarach były przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Czesław Siekierski ze Świętokrzyskiego, bo w sprawach ważnych potrafimy unieść się ponad podziałami. A jeszcze wrac, zamykając ten temat, rolnictwa z pierwszej części, z końca. Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo słabszej pozycji wobec platformy w negocjacjach i w poprzedniej kadencji, utrzymało niski wiek emerytalny dla rolników, czyli 55-60 lat. Ale przyznam też panu, że to na okres przejściowy, tak. 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Ale wtedy, wtedy Gosiniak-Kamysz Tak, to prawda, ale widocznie, widocznie tutaj te względy polityczne i relacje koalicyjne wzięły górę. Natomiast wracając do wieku dla rolników, kiedy ten okres przejściowy się kończył, pamiętam, sam zresztą zbierałem podpisy, aby ten wiek utrzymać i szkoda, że prawo i sprawiedliwość nad tym zagadnieniem się nie pochyliło i de facto hmm. za czasów rządu prawo, prawa i sprawiedliwości wiek emerytalny dla, dla rolników uległ podwyższeniu. Nie. Ale myślę, że nic straconego już Trzeba niedługo, już dobitnie. niedługo do tematu wrócimy, się żeby aby rolnicy powiedzieć. mogli wcześniej, tak jak za naszych rządów, to ja przechodzić to na emeryturę. Ja kwestię emerytur, szanowni państwo. A gdyby prawo świadomość nie wygrało wyborów, to od roku 2018 od stycznia następowałaby ta progresja podwyższania wieku mentalnego dla gospodyn wiejskich do 67 roku życia. Łatwo policzyć, o 12 lat działacze PSL-u w tej słynnej koalicji z PO Chcieli Państwu ten wiek, paniom, ten wiek podnieść. Panie Adamie, Pan głową że Jeszcze raz nie wspomnę. Pozycja polityczna PSL-u, 30 posłów wobec 210 posłów Platformy, pozwalała nam na utrzymanie do końca 2017 roku. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie odpowiedziało na apel złożony w inicjatywie obywatelskiej przez ludowców, aby ten wiek przyjść Ale nie to jest w tym momencie jest, ważne. Jest, nie to jest ważne. Jest ważne jest to, że Prawo jest. i Sprawiedliwość mówi, że to PSL rzekomo podniósł wiek dla rolników. A sam nie zrobił nic aby tym rolnikom ten wiek obniżyć panie obniżyliśmy pośle do 60 roku życia dla kobiet i do, 55 i Tylko do, końca do, końca do grudnia 2017 roku natomiast nic nie stało na przeszkodzie gdybyście wpisali Szanowny panie przewodniczący do poprzedniego do poprzedniej ustawy że na przykład ten okres przejściowy jest do roku 2025, to, by, to byśmy tego też, to byśmy nie zmieniali byśmy to utrzymali natomiast zgodzili się na ten okres przejściowy bardzo krótki pod dyktando Donalda Tuska co świadczy o słabości. Mimo wszystko, liderów PZL-u, bo powinni się bardziej postawić, nie, nie grzebimy przy emeryturach, bo podwyższenie wieku i przymus pracy, bo to był przymus pracy, nie, w konsekwencji będzie obrócić się przeciwko nam. My daliśmy wybór, to jest, my daliśmy wybór i każdy może pracować i też nie. Tak, jeżeli chce. Ale proszę zwrócić uwagę, że polskie Stronnictwo ludowe było tym elementem społecznym w liberalnym, liberalnym, wobec liberalnej platformy obywatelskiej. I proszę zauważyć, panie pośle, że dzięki polskiemu Stronnictwu ludowemu została utrzymana dla rolników, dla osób z obszarów wiejskich za zaangażowanych w rolnictwie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co zresztą też czego zwolennikiem jest Prawo i Sprawiedliwość, bo pamiętamy doskonale zapowiedzi pana ministra Michała Boniego sprzed 2007 roku, kiedy Platforma postulowała likwidację tej kasy. PSL to wywalczył. Tutaj mówiąc wprost, jeśli polskie stronnictwo ludowe będzie miało silną reprezentację, do czego państwa zachęcam i proszę o, o, głos, o udział w wyborach i głosy na PSL, kwestie rolne będą rozwiązywane w stopniu adekwatnym do naszego poparcia. Natomiast w sprawach unijnych mówimy wspólnym głosem i liczymy na to, że ta reguła praworządności, to o czym mówił Pan Przewodniczący Rady Naczelnej Kalinowski, nie będzie miała odniesienia do dopłat bezpośrednich, do kwestii wspólnej polityki rolnej Europejskiego Funduszu Rolnego, ponieważ jest to niebezpieczeństwo dla polskich rolników. Rynku, utraty dopłat. Nie chcemy tego, mówimy wspólnym głosem, polskim rolnikom ale należą tylko, się dopłaty, nie chcemy dopuścić do, do zapasów Natomiast jeżeli chodzi o te restrykcje strony Komisji Europejskiej i te groźby ograniczania. Dopłat, znaczy w ogóle budżetów pod kątem praworządności, już jednak mimo wszystko europosłowie z PZL-u no, popierają. No nie można tak uwagę działać. Panie pośle, to jest postulat Ursula von der Leyen jako jeden z pierwszych elementów można, gabinetu, do którego wchodzi pan. Skoro pan, państwo tak się chlubicie tym fundamentem chrześcijańskim, nie można. Dać Panu Bogu świeczkę, a diabł Panowie, to teraz niewygodne pytanie. Zostały nam jeszcze dwie minuty na ostatniej prostej tej dyskusji. Czy wyobrażają sobie Panowie taką sytuację, że po 13 października posłowie Prawa i Sprawiedliwości z posłami Polskiego Stronnictwa Rodowego. jeśli jedni i znajdą się w parlamencie, mogą współpracować w ramach jakichś, jakiegoś szerszego porozumienia? Panie pośle. Znaczy my chcemy, pan premier Ratusz morski zachęcał do tej Rzeczpospolitej jako dobro wspólnemu, żeby jednak pracować nad konkretnymi programami. Jeżeli programy wyborcze, jeżeli pewnego rodzaju projekty, później w sensie projektów ustaw i tak dalej. Będą miały na, na, na względzie interes państwa polskiego i dobrobywateli to ta współpraca jest możliwa, że ona jest, jeżeli chodzi o niektóre projekty i pracę w komisjach Sejmowych. Nie wiem, dlaczego posłowie czasami opozycji, proszę, za, 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 w cudzysłowie dostają głupawki, jak są na sali obrad plenarnych, bo są już kamery dziennikarze, które się popisują w sposób dalece nieelegancki przed, przed widownią. Natomiast w komisjach Sejmowych, podkomisjach ta praca jest organiczna. Myślę, że ona dalej będzie. Jestem przekonany, że prawo świadomy miała większość sejmową. Proszę Państwa 12, 13 października, będzie piękna pogoda. Idźcie na spacery i do komisji wyborczych, do lokali wyborczych dajcie. Panie głos. przewodniczący. W mojej ocenie nie ma mowy o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ przez całą kadencję z uporem Maniaka systematycznie PIS wykluczał PSL. Nie popierał dobrych projektów zgłaszanych przez PSL, więc czemu nagle teraz miałoby to projektów. ulec zmian Był dobry projekt emerytury bez podatku Pamiętajmy, i jest lepszy projekt 14. Ta, szanowni Państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe 13. jest partią o największej tradycji w naszym kraju. Ma grono sympatyków, tych, którzy wiedzą, że nasi kandydaci są mocowani w terenie. Ja zachęcam mieszkańców naszego kraju, ale również w sposób szczególny mieszkańców mojego regionu sierackiego od Wielunia, Pajęczno, Pabianice, Połowicza i Sieradz, kutno, aby aktywnie wzięli udział w wyborach i zagłosowali na kandydatów. Ja zresztą też z tego regionu pochodzę, którzy na co dzień reprezentują interesy, są związani ze sprawami regionu, z którego ubiegają się o mandat i są gwarantem dobrego rozwiązywania spraw zarówno w regionie, jak i w skali werdykt, kraju, a nawet Unii Europejskiej. nieodworywalny, bez możliwości apelacji 13 października przy urnach wyborczych zachęcamy do głosowania. Absolutnie, bo to wydarzenie po prostu istotne. Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Nowak, Polskie Stronnictwo, Zapraszamy na wybory. Ludowe Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za ten cykl gorących pytań. Marcin Fiołek, kłaniam się państwo nisko za moment. Ciekawe, nie mniej gorące pytania naszej stacji. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.